Tak. Faktycznie masz rację. I kontynuacja to jest ile kuleczek? 5. Tak, masz rację. I jeszcze jeden dorysuj. To jest ładniejsze. Tak. I gdzie teraz będą kuleczki? Zastanów się, na którym boku? Tak. I ile będzie kuleczek? 6. Tak. 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. To ja teraz... sobie dociskam, żeby były kropeczki. Teraz tu. To weź sobie niebieski pisak. I ile będzie kółeczek w tym, co będziesz rysować? Policz sobie. W pierwsze kółeczko to jest ile kółek? Pierwszy obrazek? Jeden. Drugi? Dwa. Trzeci? Trzy. Czwarty? Cztery. Czyli teraz ile będzie? Teraz ma być sześć. Po czwórce jest pięć, tak, po czwórce jest pięć. Świetnie. I jeszcze jedno. W następnym ile będzie takich okręgów? Sześć. Sześć, tak. Większe musi być. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Dobrze. Teraz co? Teraz będą kwadraty. I co tam się zmienia w tym kwadracie? To. Tak. Czyli widzisz, że to wędruje. Więc teraz jak to będzie wyglądać? Tak. Tak. Świetnie. I dorysuj jeszcze jeden. I jak to będzie wyglądać? Tak. Bardzo dobrze. Ups. Przepraszam, to prostokąt. I teraz jest jeszcze ostatni szereg, pomarańczowy. Czyli kropeczki. Tak, weź pomarańczowy pisak. 1, 4, 6, 7, 8. Czwarty obrazek to były 2 rzędy po 4, czyli teraz ile będzie? Po 5. 2 rzędy po 5, tak. 1, 2, czyli razem 10. 4, 5, 6. No za dużo troszeczkę, bo w każdym rzędzie po 5 musi być. I na dole też 5, ok? To jest trudniejsze może troszeczkę. 5. 5 na górze i 5 na dole. Już. I jeszcze jeden taki obrazek, czyli ile będzie na górze i na dole? Bo jeżeli teraz było 5, to w następnym ile będzie? 6, dokładnie. 6 na górze i 6 na dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.